Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, witam na kanale UFO, kolejny nasz odcinek i dzisiaj niespodzianka, inny format, inna formuła, mamy w studio gościa. Jest mi bardzo miło Państwu przedstawić pana Krzysztofa Drozda, który nie tylko jest ekspertem od sprawy emilcińskiej, i to nie tylko od samego zdarzenia w Emilcinie, ale od całego takiego uniwersum emilcińskiego, ale również był aktywnym uczestnikiem życia ufologicznego Polski w latach 80. i 90., więc jest nie tylko badaczem, nie tylko ekspertem, ale również świadkiem tamtych wypadków i kolejnych etapów historii emilcińskiej. Dzień dobry, witamy w studiu kanału o UFO. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pana przygoda z Emilcinem? Chyba, że może zanim jeszcze przejdziemy do pytań, wspomnimy, co to był za przypadek, żeby nasi widzowie mogli mieć taką króciutką taką rekapitulację. To ja pozwolę sobie tylko w dwóch słowach streścić. Zrobiliśmy dość duży odcinek na temat wydarzenia w Emilcinie nie tak dawno temu, link będzie w opisie, ale wspomnę tylko, że jest to najważniejsze i najsłynniejsze wydarzenie o charakterze ufologicznym, które miało miejsce w roku 1978, 10 maja, podczas którego spokojny rolnik z podlubelskiej wsi spotkał dwójkę zielonych osobników, jadąc furmanką. Bardzo proszę mnie poprawiać, jeżeli będę wszystko się zgadza. Robił jakieś kiksy, bo tutaj czuję presję właśnie osoby eksperckiej w studio. I którego te dwie postaci zaskoczyły, wskakując na furmankę i zostały podwiezione przez gościnnego Polaka na łączkę otuloną lasem, gdzie unosił się bardzo osobliwy wehikuł wśród różnych kształtów i rozmiarów UFO, bym powiedział, że unikalny, tak myślę. I nasz serdeczny gospodarz został zaproszony do wnętrza UFO. Wraz z jednym z zielonych osobników udał się na windeczkę, która w tej historii jest bardzo ważna, i wjechał na pokład, ponieważ ten obiekt unosił się tak. Przesuwając góra-dół. Na pokładzie został poddany delikatnym badaniom, bo to warto stwierdzić, gdyż opowieści o zabraniach na pokłady UFO często mają taką mroczną stronę. Pozbawienie wolnej woli, upokarzające eksperymenty. Tutaj te badania były dość delikatne. Sprawdzenie go jakimiś talerzykami, które wydawały klaszczący dźwięk. Prośba o rozebranie. Mówię prośba, ale to były takie niewerbalne jakby komunikaty. Komunikaty, gesty właściwie skierowane do pana Jana Wolskiego, natomiast zrozumiałe dla niego na tyle, że wiedział, czego od niego oczekują. Tam na pokładzie pan Jan został również poczęstowany tajemniczą strawą załogantów, której odmówił, czego później żałował, jak przyznawał, a później pożegnał się grzecznie i odjechał do domu, zwołując synów i sąsiadów na tą łączkę, żeby zobaczyli, co się stało. No ale niestety oni znaleźli tam już tylko na tej łączce ślady, wśród których może wymieńmy, to były kłosy, które były przycięte lub jakoś urwane w pobliżu. Jakieś połamane, leżące gdzieś tam. Przynajmniej tak mówili świadkowie. Kawałek pola, prawda, należący do pana Jana Wolskiego. I właśnie przy tym polu, na jego skraju, znajdowały się połamane kłosy zbóż, które leżały na ziemi. Były odciski, trzy chyba takie zidentyfikowane, nieznanych osób, bo tak to powiem, które miały mieć dziwaczny dosyć kształt. Był ślad wyjedzonej trawy, który jest dość ważnym takim argumentem, że wszystko to odbyło się w przeciągu około pół godziny właśnie na tej polance. No i jeszcze takie były dwa ślady jakby w rosie. Coś w rodzaju takich smug, tak jakby tam jakieś postaci krążyły. Ale żeby już nie przedłużając tej opowieści, wspomnę tylko, że cała ta historia ufologiczna w 2013 została zakwestionowana przez pana Bartosza Rdutowskiego, który przeprowadził bardzo drobiazgowe śledztwo w sprawie tego, co się działo wokół Emilcina, przed Emilcinem, po Emilcinie. I tutaj pan Krzysztof, któremu jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, pomagał przy tej książce swoją wiedzą, swoimi archiwami. W optyce Bartosza Rdutowskiego wzięto pod uwagę koncepcję, iż jeden z uczestników odkrycia tego przypadku, Witold Wawrzonek,
był również jego sprawcą. Wcześniej zahipnotyzował rolnika i w zasadzie później odkrył ten przypadek, wpuszczając w pewnym sensie w niego najbardziej podówczas znanego polskiego ufologa Zbigniewa Blanie-Bolnara, zwanego Bolnarem, tak? To był tak, pseudonim. Bo on dołożył później jakby ten drugi człon nazwiska w czasach, kiedy się działa ta historia, czyli w 78 roku posługiwał się tylko nazwiskiem Blania, prawda? Także Bolnar pojawił się później. I parę lat temu pan Krzysztof wydał również książkę, która no niezwykle obszernie zbiera wszystkie opowieści, które albo uszczegóławiają wątki śledztwa pana Rdutowskiego, albo odnoszą się do czegoś, co ja bym na potrzeby odcinka nazwał takim emilcińskim folklorem, który w którymś momencie rozrósł się tak potężnie, że jak Emilcin mógłby wydawać się jakąś grudą ziemi, to z niego wyrosło drzewo o konarach, które się rozrosły w rejony zupełnie z Emilcinem niezwiązane. I o tym właśnie chciałbym między innymi porozmawiać. No ale nie da się uciec od tego pytania, kiedy Emilcin się pojawił w pana życiu, jak pan się z tą sprawą zetknął i jakie były właśnie pana podówczas, że tak powiem, jakie było pana miejsce w tym ufologicznym świecie ówczesnej Polski? Ja od zawsze, można powiedzieć, interesowałem się literaturą fantastyczną, naukową. Należałem do działającego w Lublinie przy Wojewódzkim Domu Kultury klubu takiego miłośników fantastyki i poprzez ten klub właśnie nastąpiło moje bezpośrednie zetknięcie z historią emilcińską. Jako że pierwsze wiadomości, które do mnie dotarły, czerpałem z prasy. Po prostu przeczytałem artykuły, bo ich się wtedy sporo pokazywało. Także wiedziałem, że ta historia była, zdarzyła się, natomiast bezpośredniego kontaktu nie miałem. Pierwszy, można powiedzieć, trochę taki, no, kontakt z rodziną Wolskich miałem w roku 81, kiedy to zmarł w okolicznościach, wydawałoby się, nieco tajemniczych, jeden z synów Jana Wolskiego. Jako że w tym czasie byłem oficerem sekcji kryminalnej Wydziału Dochodzeniowo Śledczego w Lublinie. No i tam zostaliśmy powiadomieni o znalezieniu w lesie zwłok mężczyzny. Ponieważ padło nazwisko Wolski, Emilcin, więc dla mnie jakby związek z historią UFO był oczywisty. Dlatego też no, jakby zgłosiłem się na ochotnika do ekipy, która wyjeżdżała na miejsce. Zresztą nie było trudno się do tej ekipy dostać, bo były to miesiące zimowe, bodajże luty, więc wiadomo, że nikt się nie kwapił nie wtedy, prawda, żeby jechać gdzieś tam i marznąć. Także no, uczestniczyłem jakby w oględzinach miejsca znalezienia zwłok Edwarda Wolskiego. No i później miałem nadzór, tak to się nazywało, nad postępowaniem, które prowadził komisariat milicji w Opolu Lubelskim. No, historia okazała się mniej tajemnicza, niż mogłoby się wydawać na początku. Także dość szybko tam postępowanie zostało umorzone w tej sprawie. No a ja długi czas później już kontaktu z Wolskimi i z Emilcinem nie miałem. No może warto wspomnieć, że podczas kiedy wykonywaliśmy tam czynności na miejscu, byli obecni milicjanci z Opola Lubelskiego, którzy namawiali nas, żeby pojechać do zabudowań Jana Wolskiego i zobaczyć kamień, o którym już wówczas krążyły różne opowieści, legendy. I on będzie dzisiaj naszym głównym tematem, ten kamień, bo ilość legend od tamtego czasu no, rozrosła się w sposób wręcz no, nie do pomyślenia. No a tak, ale wtedy nic z tego nie wyszło. Po prostu byłem w mniejszości. Wszyscy marzyli tylko o tym, żeby wrócić do domu. Wymarzliśmy się wtedy tam dość mocno, więc nie pojechaliśmy i minęła mnie okazja, żeby ten kamień zobaczyć. Wręcz artefakt, jak niektórzy twierdzą.
Tak. Ale pana Jana Wolskiego pan poznał, prawda? Tak, z tym, że nastąpiło to później, ponieważ w 82 roku bodajże, w czerwcu, zjawił się w tym naszym klubie miłośników fantastyki Witold Wawrzonek, który został zaproszony do wygłoszenia takiej prelekcji na temat UFO. No więc, ponieważ mnie to bardzo też interesowało, więc zaowocowało to bliskimi kontaktami. No i można powiedzieć, że te kontakty przez lata następne się utrzymywały. I to właśnie Witek Wawrzonek zaproponował mi kiedyś wyjazd do Emilcina, gdzie przedstawił mnie Janowi Wolskiemu. Tenże Jan oprowadził nas po miejsca, gdzie rozgrywały się zdarzenia z 78 roku, opowiedział, jak to było, pokazywał poszczególne miejsca. No i później kilkakrotnie jeszcze te wizyty się powtarzały. No później przedstawiałem też pewne nasze ustalenia na spotkaniach takich ufologicznych, poczynając od drugiego ogólnopolskiego zjazdu ufologicznego, który miał miejsce w Szczecinie w 1984 roku. No i najwięcej chyba na ten temat mówiliśmy to już parę lat później, bo w roku 87, kiedy byłem organizatorem takiego spotkania, nazwanego Seminarium Emilcińskim, kiedy to prezentowaliśmy różne ustalenia, najpierw w Lublinie, a drugiego dnia tego seminarium pojechaliśmy całą grupą do Emilcina. Spotkaliśmy się z Janem Wolskim i jego synem najmłodszym Józefem. Przeszliśmy z nimi raz jeszcze trasę, gdzie rozgrywały się te wydarzenia. Wszyscy mieli okazję posłuchać z pierwszej ręki jego opowieści. Także tutaj tego materiału trochę wtedy było można zgromadzić. Nie miałem zadawać tego pytania, ale teraz jak pan o tym wspomina, to trudno się nie skusić, żeby jako z pana doświadczenia też poniekąd zawodowego prowadzenia śledztwa, czy jedyny świadek, który opowiada niezwykłą historię, czy mylił się w szczegółach, czy zmieniał swoją wersję, pan Jan, w przeciągu lat? Jakie jest pana wrażenie? Jeśli chodzi o to, co ja słyszałem bezpośrednio od niego, to ta wersja się nie zmieniała. To była właściwie tak samo zawsze opowiadana historia. I muszę powiedzieć, że pan Jan Wolski zawsze na mnie robił wrażenie bardzo wiarygodnego. To znaczy, można to ująć w ten sposób, że wierzył w to, co mówił, prawda? Uważał, że to jest na pewno prawda. No jakby, nie wiem, moje doświadczenia życiowe wskazują na to, że nie zawsze to, co uważamy za prawdę, jest taką prawdą obiektywną. W związku z tym, no myślę, że tutaj hipoteza, którą Bartek Rdutowski wysnuł, ma swoje mocne strony, choć zdaję sobie sprawę, że słowo hipnoza, które tutaj pada przy tej okazji, no zawsze budzi pewne emocje i niedowierzanie, że to tak być mogło. No, dzisiaj nie będziemy się nad tym zastanawiać. Ponadto boję się, że nie doszlibyśmy do żadnych rozstrzygających wniosków, bo no myślę, to już nie. Tyle czasu minęło, że trudno stwierdzić. Wspomnę tylko, że pan Bartosz Rdutowski konsultował ten temat również z zawodowymi hipnotyzerami i osobami, które się tym zajmują, i uzyskał bardzo ciekawe odpowiedzi, więc w jego książce też jest to pokazane dość obiektywnie. To nie jest tak, że on stwierdził, że to jest bank już pozamiatane, ale za to chciałbym właśnie, bo to może od razu do tego kamienia. Czy on się pojawiał w trakcie tego seminarium? Czy pan Jan zwracał uwagę w ogóle na kamień? To jest pierwsze pytanie. Czy on mówił o nim w kontekście jakby swoich wspomnień? I potem zadam panu pytanie fundamentalne. Czym ten kamień był? Powiem w ten sposób, że ja nie pamiętam jakby tu bezpośrednio relacji Jana Wolskiego dotyczących kamienia i tego, czy on wiązał w jakikolwiek sposób kamień z historią, która jemu się przydarzyła.
Na pewno o kamieniu ja od początku jakby kontaktu i znajomości z Witkiem Wawrzonkiem, moich pobytów w Emilcinie, na pewno o tym kamieniu już wtedy słyszałem, że on był, natomiast tak jak mówię, nie widziałem go, prawda? W 81 roku, jak wspomniałem, milicjanci z Opola o tym kamieniu już też mówili. To było coś takiego... Czyli jego sława już wzrosła się z... Kręgi coraz to większe. Przy czym dość jest charakterystyczne, że pan Jan Wolski, kiedy opowiadał historię kamienia, bo po raz pierwszy chyba opowiadał o tym w reportażu Małgorzaty Sawickiej, Łąka na skraju Wszechświata. I to, przepraszam, powiedzmy tylko, że to był jeden z bardzo wczesnych reportaży. Tak. Z tego, co kojarzę, to się działo jeszcze podczas śledztwa Blani tak i jest. Kietlińskiego. Pani Małgorzata Sawicka zrobiła ten reportaż bodajże w czerwcu 78 roku, czyli miesiąc zdarzeniu mniej więcej. I wtedy Jan Wolski o tym kamieniu opowiadał. Zresztą tam nawet jest tak słychać, prawda, że on mówi, to teraz pani pokaże tego kamienia i on tu leży, prawda, słychać, że tam stuka, bo w tym czasie ten kamień nie był widoczny. On nie znajdował się na powierzchni ziemi, ale ponieważ tam teren jest dość podmokły, on pod wpływem własnego ciężaru zapadł się po prostu w glebę, nie było go widać. Natomiast Jan Wolski wiedział, że ten kamień tam się znajduje, jako że to wszystko rozgrywało się na łące, która jest jego własnością. Mhm. Czyli on doskonale o tym wiedział, zresztą już wtedy w tym reportażu przytaczał historię o swoim ojcu, który ten kamień kiedyś przywiózł do gospodarstwa. No, zrobił to z uwagi na to, że ten kamień miał sławę wśród okolicznych mieszkańców. Ale powiedzmy, skąd ta sława się wzięła? Dlaczego on był niezwykły, ten kamień? Uważano, że są na nim odciski świętej rodziny, prawda? Mhm. Że znajduje się tam wyraźnie widoczna stopa człowieka dorosłego, dziecka, osiołka, jak to mówił Wolski, i jakby takie nakłucie laską, czyli że Jezus, Maria i Józef na osiołku tamtędy musieli przechodzić i po prostu odcisnęli swój ślad na tym kamieniu. Stąd on zyskał taką sławę kamienia cudownego i z okolicy ludzie tam się zjawiali, żeby ten kamień zobaczyć, nie wiem, dotknąć go, nie wiem, sprawdzić, czy coś tam się dziwnego nie dzieje. I ponieważ, jak to Wolski mówił, niszczyli przy tej okazji jakby łąkę, prawda? Bo deptali, były straty, w związku z tym ojciec postanowił ten kamień przywieźć do gospodarstwa i jeśli chcą, to niech sobie oglądają ten kamień, nie czyniąc szkód. No i kiedy go przywiózł, zaczęły go nawiedzać sny, co trwało podobno około 10 nocy i co noc śniło mu się: odwieź tam, skąd mnie wziąłeś. No on to skojarzył z tym kamieniem, no i w końcu załadował ten kamień w wóz. Tak, odwiózł go z powrotem, położył tam, gdzie poprzednio ten kamień leżał. No i leżał sobie ten kamień, aż właśnie pod wpływem ciężaru zapadł się w ten grząski grunt i przestał być widoczny, w związku z tym poszedł też trochę w zapomnienie. Zresztą w tym samym reportażu też opowiada siostra Jana Wolskiego taką historię, że ich ojciec, kiedyś tam wypasając konie, pojechał na tę łąkę z kolegą, konie się pasły, oni poszli spać, no i jeszcze ojciec Jana Wolskiego nie spał i nagle zobaczył, że tak jakby niebo się otworzyło, aniołki jakieś mu się pokazały, jakieś światło, no i on próbował dobudzić tego kolegę, który był obok, ale tamten tylko mruczał, jak to mówi siostra Jana Wolskiego, i spał, także nie widział tego, nie? Czyli ta polana miała w sobie coś takiego tajemniczego i cudownego. Czyli naprawdę zdawała się być łączką na skraju wszechświata. Tak, tak jest, jak tutaj pani Małgorzata bardzo tytuł, pięknie jest ten znakomity tytuł. To jest tytuł reportażu pani Sawickiej. No a jak to się stało, że najpierw się tak troszkę przyczepił ten kamień do tej opowieści o spotkaniu pana Jana z ufonautami,
a potem stał się no, głównym aktorem tej historii. No to jest trudne do ustalenia, jak to było. Ja osobiście uważam, że przyczynił się do tego Witek Wawrzonek, ponieważ on jakby od początku już tej historii snuł taką opowieść, że wyjątkowo dużo śladów stóp i jakby nakłód sądowania ziemi znajdowało się wokół miejsca, gdzie ten kamień leżał. Niewidoczny, no ale był tam pod powierzchnią gruntu. Warto tutaj zaznaczyć, że właściwie poza Wawrzonkiem nikt tego nie potwierdza. To jest tylko i wyłącznie jego opowieść, czyli on tu moim zdaniem wytworzył pewien związek pomiędzy kamieniem a tą załogą, która zaprosiła na pokład statku Jana Wolskiego. No i to już później Blania też o tym wspomina, że usłyszał tę historię, że no wydawało się to ciekawe, ale jakby niekoniecznie ich interesujące i trochę to zostawili z boku, aczkolwiek głównie może na prośbę czy pod naciskiem psychologa, który mu towarzyszył, Ryszarda Kietlińskiego, postanowili ten kamień wydobyć. Załatwili tam sobie w pobliskim SKR-ze, żeby no, wynająć, dostać ciągnik i za jego pomocą ten kamień wydobyć. Co ale jednak... kamień stawił opór. Tak. No, stawił opór głównie myślę dlatego też, że na nim wyrosła jakby taka trójdzielna olcha, prawda? I po prostu korzenie tej olchy skutecznie uniemożliwiły wydobycie tego kamienia. Pękły jakieś łańcuchy, którymi oni tam się posługiwali, no i w końcu sobie dali spokój, a działo się to w ostatni dzień pobytu Blani w Emilcinie, ostatniego jego pobytu, bo on tam kilkakrotnie Emilcin odwiedzał i prowadził badania. Także tu kamień jakby pozostał tam, gdzie był i troszkę został stracony może z oczu, no gdyby nie podtrzymywanie tej historii znowu, wydaje mi się, że przez Witka Wawrzonka, prawda? I on sobie ten kamień tam leżał spokojnie do roku, moim zdaniem, 1980. Ponieważ w 81 roku pojawiła się na miejscu ekipa z telewizyjnego Kuriera Warszawskiego, która tam realizowała reportaż. Towarzyszył im między innymi Kazimierz Bzowski, znany wtedy ufolog z Warszawy. I ten kamień wtedy już leżał nie na tej łące, gdzie zapadł się w grunt, ale był wydobyty i znajdował się naprzeciwko zabudowań Jana Wolskiego. I wtedy Wolski opowiada między innymi w tym reportażu, że leżał ten kamień do ubiegłego roku, kiedy to telewizja go miała zabrać, no ale jak to on mówi, bali się, że im się podłoga w tym ich żuczku zarwie, bo to nieduży żuczek był, no i tu go zostawili i tam sobie ten kamień dalej leżał. Widać go w tym reportażu, zresztą Wolski pokazuje te ślady stóp rzekomo, aczkolwiek przyznam, że na tym filmie nie bardzo to stopy przypomina, no ale jakieś tam ślady były. Tutaj rodzi się pytanie, jaki miał być cel, co powodowało tym wydobyciem kamienia i później pojawiły się na ten temat no, dość dzikie teorie. Tak, to znaczy no, na razie zostawmy teorię na boku, po co go wydobyto? Nie wiem, Kazimierz Bzowski mówi w tym reportażu, że odwiedzał Emilcin, jeden z członków jego jakby sekcji ufologicznej warszawskiej, w której działał, który jest bodajże był geologiem i że uważa, że to jest dość tajemniczy ten kamień, nie wiadomo skąd on się tu wziął i trzeba by go było poddać badaniom, zabrać gdzieś tam do muzeum czy instytutu naukowego i przebadać. No ale na słowach się skończyło, natomiast kamień wydobyła, to się powtarza ta historia, że była to jakaś ekipa telewizyjna, która też tam nakręcała jakiś reportaż.
z którym jednak ja się nigdy nie zetknąłem. Ale to potwierdza z kolei mieszkaniec Emincina Andrzej Goguł, który mówi, że właśnie telewizja zapłaciła jemu i jego szwagrowi bodajże za pracę przy wydobyciu tego kamienia. Że oni tam siekierami obciosali te korzenie, które rosły, tak, ten kamień. I wtedy jak te korzenie zostały przecięte, no to przyjechał spych, jak on mówi, i ten kamień wyrwał bez problemu i przywiózł go do gospodarstwa Jana Wolskiego. No i telewizja zrezygnowała i kamień został. I on tam dość długo leżał. Ale następnie... zniknął. A czy zniknął, jak zniknął? Znaczy ja wiem, co się z nim stało. Ale to może spróbujemy tak jak w pana książce. Najpierw, bo mi się wydaje, że najwięcej pomysłów na temat znaczenia tego kamienia i historii wokół niego powstało tego, kiedy go nie było. Kiedy on już zniknął z Emilcina, i nikt za bardzo nie wiedział ani kto go zabrał, ani gdzie on się przemieścił, co pan w końcu ustalił w pana śledztwie. Ale może teraz dwa słowa właśnie o tym, dlaczego ten kamień, co o tym kamieniu opowiadano i no, na ile to było osadzone gdzieś w historii. Zaczęły się mnożyć, prawda? Bardzo. Opowieści były bardzo, bardzo różne. No kamień jakby tutaj, nie wiem jak to nazwać, przestał być kamieniem anielskim dotkniętym śladami świętej rodziny, a zaczęto o nim mówić jako o kamieniu diabelskim, prawda? Czyli zwrot to tak, 180 stopni. Że zamiast czynić dobrze, to wprost przeciwnie, że jakieś złe rzeczy się z tym kamieniem wiązały. No mieszkańcy wsi też zaczęli tam dorabiać chyba pewne historie do tego kamienia, bo opowiadano, że no przez ten kamień to właśnie rodzina Wolskich została dotknięta nieszczęściami, że już to syn Jana Wolskiego zginął. Mówiono nawet, że na tym kamieniu został znaleziony martwy, nagi, zupełnie w jakąś tam zimową noc. Niektórzy twierdzili, że to było w noc sylwestrową. Gospodarstwo się spaliło Janowi Wolskiemu. Nawet tam opowiadano, że krowa mu padła, a to pies został zabity przez samochód. No i to wszystko było łączone winą tego głazu. Z oddziaływaniem tego złego kamienia. No ale to wszystko są takie opowieści, które też trudno ustalić, kiedy one właściwie się pojawiły. I no nie ma niejednokrotnie faktycznie związku pomiędzy tymi wydarzeniami, zwłaszcza, że ludziom później już się mylą daty, fakty, prawda, trudno jest to wszystko ustalić. No między innymi ta historia związana ze śmiercią Edwarda Wolskiego, który no, został znaleziony faktycznie martwy w lesie, ale nie miało to żadnego związku z kamieniem, ponieważ kamień był już wtedy wydobyty i leżał przy zabudowaniach Jana Wolskiego, więc związek jest problematyczny, prawda? Tak, ale to brzmi troszeczkę jak opowieść o klątwie w pewnym sensie, czyli no, takim magicznym przedmiocie, który ściąga nieszczęście na rodzinę Wolskich. I tu trzeba powiedzieć wprost, że rodzinę Wolskich spotkała naprawdę taka seria nieszczęść, prawda? Tak, to prawda. Ale gdzie tu UFO? Gdzie tutaj ten związek z kosmosem, który się tak wiele osób doszukiwało z tym kamieniem. Chyba było, aczkolwiek Jan Wolski też był pytany bodajże w Ekspresie Reporterów, taka była seria książeczek, które się ukazywały i bohaterem, gwiazdą jednego z tych tomików był Jan Wolski. I tam chyba reporter pytał go właśnie, czy on wiąże te nieszczęścia, które go spotkały z kamieniem, albo z jego spotkaniem z UFO, prawda? Jan Wolski mówi, że nie, że to byli bardzo dobrzy ludzie, że to po prostu się czuło i oni na pewno żadnej krzywdy by mu nie zrobili. Także on tutaj jakby odrzucał stanowczo hipotezę, że
mogło to być jakieś, nie wiem, złe oddziaływanie kosmitów, załogi tego UFO, a z kamieniem chyba w ogóle on tego nie wiązał. Ja się przynajmniej nie zetknąłem nigdzie z jego wypowiedzią, która by wiązała jakieś zdarzenia bezpośrednio z tym kamieniem. Ale powiązali to inni, badacze UFO, czy może bardziej nie badacze, a tacy teoretycy. Tutaj chciałem zapytać między innymi o koncepcję pana Jana Pająka i osób, które są z nim związane. To jest taki polski uczony, który mieszka w Nowej Zelandii i publikuje dużo materiałów w internecie. One są takiej bardzo natury bizarnej. I on również się wypowiadał o tym kamieniu, prawda? Tak. Jan Pająk wysnuł taką teorię, że właśnie te tak zwane diabelskie kamienie są to punkty węzłowe takiej sieci, która pokrywa no nie tylko Polskę, ale właściwie cały świat, prawda? No i że ten kamień Emilczyński był jednym z takich węzłowych punktów w całej tej siatce pokrywającej, no skupmy się na Polsce, tego. No i tutaj pojawiła się oczywiście teoria, że załoga tego tajemniczego pojazdu znalazła się na polanie w Emilcinie po to, żeby ten kamień zabrać albo poddać konserwacji jakieś urządzenia, które miały rzekomo znajdować się wewnątrz tego kamienia. Zresztą tu nawet Jan Pająk no, opisuje w jednym ze swoich artykułów, że Jan Wolski zaskoczył tych zielonych, podobnych do diabłów, jak to pisze, ufonautów, którzy coś przy diabelskim kamieniu. Tak, coś tam grzebali, prawda, przy tym kamieniu. Jest to oczywiście nieprawda, ponieważ Jan Wolski zawsze to powtarzał, że on zobaczył tych zielonych ufonautów idących drogą, do której on dojeżdżał z takiej leśnej ścieżki, a ponieważ droga wypadała im w tę samą stronę, w związku z tym jechał za nimi do momentu, dopóki ich nie dogonił, gdzie oni mu tam wsiedli na wóz i dojechali już razem do tego pojazdu, który unosił się tam parę metrów nad ziemią. Także tutaj żadnego manipulowania tych zielonych diabełków przy kamieniu na pewno nie było i Jan Wolski na pewno nigdy tutaj nie łączył tych historii w jakikolwiek sposób. No ale jak to bywa z takimi historiami, to już wszystko zaczęło żyć własnym życiem. Zresztą tenże Jan Pająk, o którym tutaj mówimy, wysnuł też taką historię, że być może zainteresowanie ludzi tym kamieniem sprawiło, że postanowili ci zieloni ukryć gdzieś ten kamień. W związku z tym to miał różne też dwie przynajmniej teorie na ten temat, że albo oni sami ten kamień zabrali z Emilcina, albo też posługując się hipnozą skłonili ludzi, jak to on ich nazywa, podmieńców do tego, żeby ten kamień zabrali i on został wywieziony z Emilcina i ukryty gdzieś pod jakimś wiaduktem w pobliżu Warszawy, prawda? No i żeby nikt nie zbadał tego kamienia i nie wykrył tych... Te badania, o których Jan Pająk pisze, że tam na pewno jakieś urządzenia są. Zresztą, tak nawiasem mówiąc, Fundacja Nautilus w jednym ze swoich artykułów na swoim portalu podawała też swego czasu, że ten kamień został rozbity i nic tam w środku nie znaleziono. No jest to o tyle dość dziwne, że parę lat później ta sama fundacja twierdziła, że znalazła ten kamień. O, czyli to zupełnie nagły zwrot. Rozbity, prawda, ale później scalił się w jakiś sposób i został przez załogantów Nautilusa odnaleziony. No tak, ale zanim on został odnaleziony i zanim został odnaleziony naprawdę, to wiem, że były takie wersje o odnalezieniach różnych jego wersji, bo tam się pojawia też wątek jakiegoś jeziorka, prawda? Tak. Znaczy, no podbudowywało, może jeszcze wspomnę o tym, tę całą niesamowitą historię kamienia, cały szereg artykułów, które się ukazywały w prasie. Na przykład w 2004 roku w naszej lokalnej
gazecie, Kurierze Lubelskim, pokazało się kilka takich artykułów, no w tonie dość sensacyjnym, które już bezpośrednio jakby mówiły o tym, że wszystkie nieszczęścia, które spotkały Jana Wolskiego, to były skutkiem oddziaływania tego diabelskiego kamienia. No, tytuły krzyczały po prostu, że tam 6 członków rodziny Wolskich zmarło po jego spotkaniu. Nie wiem, czy miał tylu wtedy. No, on miał 4 synów, żona, no i on był 6, prawda? Czyli można cała tak rodzina powiedzieć. Została no, tak zgładzona przez kamień. No, ale prawda jest też taka, że jeżeli wszyscy żyli w momencie spotkania, no to jeżeli zmarli, no to musieli umrzeć po tym spotkaniu, prawda? Więc specjalnie nic sensacyjnego w tym nie ma. A faktycznie. Tak, jak mówiłem, no to opowieści krążyły właśnie, że Edward Wolski znaleziony na tym kamieniu, nagi, martwy, tajemnicza historia w ogóle. Nie wiadomo, co się za tym kryje. Ale wróćmy jeszcze do tego stawu, bo nie pamiętam, która to organizacja, bo były dwie takie organizacje, które działały dosyć prężnie na początku 21 roku w internecie. Może nie w samych działaniach się prześcigając, ale w takim opowiadaniu o nim. I tam się pojawił też wątek, że namierzony został ten głaz w stawie. Tak. Znaczy, wrócę jeszcze troszeczkę do lat poprzednich. Wkrótce jakoś po tym naszym seminarium emilcińskim Wrocławski Klub Popularyzacji i Badań UFO opublikował taki zeszycik, w którym zebrał jakby różne informacje, które się ukazywały w prasie. Między innymi tam mowa była też o tym kamieniu, o tym, że został zabrany, o tym, że znaczy został zabrany z Emilcina, że znajdował się w gospodarstwie rolnym SGGW pod Warszawą. Czyli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tak. I że później został zakopany, ponieważ jeden z profesorów, który zajmował się jego badaniami, źle się czuł i w związku z tym postanowiono ten kamień zakopać. To była wersja pierwsza, która później ustąpiła pola tej wersji o zatopieniu kamienia. Skąd się wzięła, kto zaczął lansować tę wersję o zatopieniu, trudno mi powiedzieć, ale na pewno Nautilus tutaj opowiadał na swoim portalu historię zatopienia, że zaczęły się tam mnożyć przypadki jakichś tajemniczych zgonów. W tym SGGW, tak? Tak, w tym SGGW. To dokładnie miało to być w gospodarstwie, na fermie Goździe w Oborach, prawda? I że w końcu przerażeni pracownicy postanowili pozbyć się tego kamienia. W związku z tym podniesiono go na łyżce koparki, przewieziono do pobliskiego stawu, to jest właściwie takie starorzecze Wisły, i tam ten kamień utopiono. No i tu Nautilus rozpoczął podobno poszukiwania tego kamienia, no i podobno ten kamień został przez nich odnaleziony, ale tak jak mówił jeden z załogantów Nautilusa, nie mogli go wydobyć, ponieważ przykrywała go 4-metrowa warstwa mułu. Natomiast to głęboko był pod dnem. Tak, no co mnie dziwi, bo łyżka koparki zasięg ma raczej nie tak wielki, prawda? Jak oni go wykryli w takim razie, skoro... Nie wiem, sądowali go jakimiś tyczkami, wysądowali. Rozumiem. Natomiast nie mogli wydobyć, no ale zapowiadali, że muł będzie odessany i ten kamień za pomocą dźwigu zostanie wydobyty. Natomiast na zapowiedzi jakby się skończyło. Jakiś krótki czas po tym druga taka organizacja, która się nazywała Na Progu Nieznanego, którą prowadził Marcin Mizera, też taki ufolog z Puław, też podali informację, że odnaleźli ten kamień właśnie zatopiony w stawie niedaleko tej fermy Goździe w Oborach. Ponieważ ani Nautilus, ani
NPN na progu nieznanego nie podają szczegółów, no trudno jest powiedzieć, czy oni znaleźli ten kamień w tym samym miejscu, czy znaleźli go w dwóch różnych miejscach. Czy to był ten sam kamień w takim razie? To był też ten sam kamień. No w każdym razie z artykułu, jaki został opublikowany, wynikało, że znowu zaprzyjaźnieni tym razem z na progu nieznanego nurkowie ten kamień wydobyli z dna, ale sił im zbrakło, żeby go dostarczyć na brzeg. Czyli stali trzymając ten kamień w rękach, członkowie wyprawy NPN sfotografowali, sfilmowali ten kamień, no ale został on ponownie zatopiony. Ale to jak to? To wydobyli go z tych 4 metrów mułu? No właśnie, oni nie podają z jakiej głębokości, skąd go wydobyli. W każdym razie znaleźli, wydobyli nad powierzchnię wody, no i zatopili ponownie. Też mieli go później wydobyć ponownie, ale nie, nigdy to nie nastąpiło. Może ten kamień jakoś tak oddziaływał na nich, że oni osłabli, jak już mieli. Tak, właśnie przeciwstawił się. Być może, że tak było. No tak, no to mamy taki przegląd legend kamiennych. A teraz spróbujmy się zastanowić, no zastanowić, pan wie, co się stało z tym kamieniem, więc proszę tą tajemnicę tutaj nam wyjaśnić. Powiem tak, że po współpracy z Bartkiem Dutowskim, kiedy on gromadził materiały do swojej książki, no jakby we mnie też odżyła ciekawość tych wydarzeń sprzed lat. Ponieważ Bartek pozostawił wątek kamienia zupełnie z boku, jako że to nie wiązało się z tematem głównym, no pomyślałem, że może dobrze by było coś więcej na ten temat napisać i wyjaśnić, jak to było. No postanowiłem ten kamień odnaleźć. Zarówno te informacje Fundacji Nautilus, jak i te NPN-u były takie dość mgliste, nie było wiadomo od czego zacząć. No ja postanowiłem spróbować zacząć od filmu, który pani reżyser Grażyna Bryżuk zrobiła swego czasu, który był poświęcony środowisku ufologicznemu, głównie związanemu z Kazimierzem Bzowskim, ale między innymi miała też filmować ten kamień. No szukałem dość długo tego filmu, w końcu znalazłem go w Filmatece Narodowej, obejrzałem ten film. Nic tam na temat kamienia nie ma, nawet ten kamień nie jest tam pokazany. Więc tutaj jakby ślad się urywał, nic to nie wniosło. Ale no, następny jakby pomysł, który miałem, no to zacząć od podstaw. Czyli pojechałem do... Od gospodarstwa. Gospodarstwa. Zacząłem od biura. No moje pytanie wywołało tylko zdziwienie i nic więcej. No. Panie, które tam były obecne, pierwszy raz w ogóle usłyszały. A czyli to było w tym kamieniu. SGGW, tak? Tak, to było SGGW. SGGW. Mhm. Natomiast nie na samej fermie Goździe, tylko biuro jest troszeczkę oddalone jakby od tej fermy. Natomiast powiedziały, żebym poczekał, przyjedzie niedługo, bo jest tam gdzieś w terenie jeden ze starszych pracowników, może on coś będzie wiedział. No faktycznie przyjechał, też był zdziwiony, no ale okazał się człowiekiem bardzo uczynnym, wykonał ileś tam telefonów do ludzi, którzy pracowali w latach minionych na fermie Goździe i zaczął ich o kamień wypytywać, ale no, zdecydowana większość nie miała nic do powiedzenia, a nawet nic nie wiedzieli, nie słyszeli w ogóle o kamieniu, o jakichś tam mrocznych historiach i tak dalej. A co mnie jeszcze bardzo zdziwiło, to informacja, że ja w ogóle jestem pierwszym człowiekiem, który o ten kamień pyta. Więc zacząłem się zastanawiać, jak te dwie organizacje go odnalazły, skoro w ogóle nie byli nawet w oborach i o ten kamień nie pytali. No ale w końcu tam jakiś drobny ślad się odnalazł. Po rozmowach z byłymi pracownikami, ponieważ no, jeden z nich powiedział, że on pamięta ten kamień, pamięta, że zajmował się nim profesor Mazurczak, który rozstał się ze SGGW i właściwie nie bardzo wiedzieli, jakie są jego dalsze losy.
Natomiast mówi, że on pamięta tylko, że profesor mu mówił, że ten kamień to jest lipa w ogóle, nie? Ale był. Ale był. Znaczy to, że był, to ja wiedziałem doskonale. Jeszcze może za chwilkę do tego wrócimy. Natomiast drugi z pracowników, który dawał jeszcze jakąś nadzieję, że może coś się wyjaśni, no był nieuchwytny w tym momencie telefonicznie, ale dostałem kontakt do niego, jego adres. No i nie za tym pobytem, ale za następnym udało mi się go zastać w mieszkaniu. Aczkolwiek wyjeżdżał do pracy i bardzo się spieszył, ale powiedział, że tak, on pamięta ten kamień. On leżał tam w takiej wiacie, a później był wyniesiony, jakby leżał przy ścieżce, którą on tam bardzo często chodził. On go nawet głaskał na szczęście, prawda, żeby to... Nie bał się go pogłaskać. Nie. Uważał chyba, że to jest kamień przynoszący szczęście, skoro go dotykał i głaskał. Ale tak jak powiedziałem, spieszył się, więc tam na kartce narysował tylko taki szkic, gdzie ten kamień się znajdował. Więc prosto od niego pojechaliśmy z kolegą, z którym wówczas byłem, do tej fermy Goździe. No, zaczęliśmy tam od rozmowy z kierownikiem, który też pierwszy raz w życiu usłyszał o jakimś kamieniu. No, ale wyraził zgodę, żebyśmy sobie tam mogli pochodzić i poszukać tego kamienia. No i niestety okazało się, że w miejscu, które mieliśmy wskazane na szkicu, znajduje się hałda, takie wysypisko głazów, ziemi, gruzu, jakichś wylewek betonowych i tak dalej, które musiało już być dość stare, bo już tam jakieś drzewka na nim powyrastały, krzewy i tak dalej. No a było to dość pokaźnych rozmiarów, także nie było mowy, żebyśmy mogli w ogóle poprzerzucać to i próbować ten kamień odnaleźć. Natomiast no, jestem głęboko przekonany, że tam nikt tego kamienia nigdzie nie woził, zwłaszcza, że pytania o jakieś tajemnicze zgony. Prawda? Nie był wrzucany do stawu, nie był tak? Wrzucany. Ukrywany pod wiaduktem. Leżał po prostu, znaczy tam była taka historia, że ten kamień na pewno leżał w takiej wiacie, w której pracował, tam prowadził jakieś swoje badania profesor Mazurczak, o którym już wspomniałem. Zresztą takie pojawiające się dość często gdzieś w internecie zdjęcie pokazujące trzech mężczyzn nad kamieniem, tymże właśnie Emilcińskim. Na niektórych podpisach jest tam nawet mowa, że to pracownicy SGGW właśnie oglądają ten kamień. Według mnie to zdjęcie zostało zrobione w tej wiacie. Mimo że człowiek, który ten kamień z Emilcina zabrał, o którym za chwilę jeszcze wspomniałem. On jest na tym zdjęciu. To tak, już tutaj uprzedzę. Jest na tym zdjęciu. On na tym zdjęciu robi takie najbardziej znaczące wrażenie. Zgadza się. W każdym razie on co prawda podał inną lokalizację miejsca, gdzie to zdjęcie miało być wykonane, ale ja jak porównuję to do w tej wiaty, która tam w czasie, jak ja ostatnio byłem, to była opuszczona właściwie taka, ale pewne elementy jakby konstrukcji według mnie wskazują, że to tam właśnie to zdjęcie było wykonane. Później ta wiata i inne tam jakieś jeszcze budynki zostały wynajęte obcej firmie prywatnej. I wtedy prawdopodobnie opróżniono to ze wszystkich rzeczy, które tam się znajdowały z lat minionych i wtedy najprawdopodobniej ten kamień został właśnie wyniesiony i złożony przy ścieżce, którą, miejscu. Tak, którą chodził ten pracownik tak. I tam go widywał. No natomiast właśnie. Później zrobiono tam wysypisko i znikło ponownie pod ziemią, ale proszę teraz powiedzieć właśnie o tej postaci, która na tym zdjęciu dotyka kamienia i która, jak pan ustalił, zabrała kamień. Kim była ta osoba? Mówimy tutaj o panu Romanie Andrzeju Piaseckim, który no też obracał się w tych środowiskach takich zbliżonych do ufologicznych. I ezoterycznych trochę. Tak jest. On miał różne ciekawe zainteresowania. Był zresztą swego czasu też członkiem warszawskiego UFO Video, z którego później został podobno nie wiem, zwolniony, wyrzucony. W każdym razie ich współpraca się nie rozwinęła.
Natomiast on zasłynął tym, że organizował, to było bodajże w 81 roku się zaczęła cała ta historia, ale później miała jakby swoją kulminację w 83, kiedy to właśnie pan Andrzej Piasecki organizował pierwszą polską ekspedycję w rejon Trójkąta Bermudzkiego. Miał taką koncepcję. Brzmi jak, to bardzo szumnie. Tak jest. Jak twierdził, że wie, jak rozgryźć tajemnicę Trójkąta. W związku z tym postanowił zorganizować tą ekspedycję składającą się z ludzi obdarzonych nadprzyrodzonymi czy tajemniczymi właściwościami, prekognitów, różdżkarzy, hipnotyzerów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Mieli oni być podzieleni na kilka zespołów, popłynąć w rejon Trójkąta Bermudzkiego, no i tam jakby sondować wody i przestrzeń, żeby ustalić, co tam właściwie się dzieje. No, pan Andrzej rozwijał wtedy taką dość bogatą, no nie wiem jak to nazwać, działalność reklamową wokół tej swojej ekspedycji. Pokazywało się sporo artykułów. Taką PR-ową. Tak, na temat właśnie tejże wyprawy. Aczkolwiek dzisiaj ona właściwie jest zapomniana, można tak powiedzieć. No ja się dowiedziałem z pana książki o tym przedsięwzięciu, któremu trudno odmówić szalonego rozmachu. Zgadza się, dokładnie. No i między innymi w tej działalności PR-owej mnie pan Andrzej Roman Piasecki przyjechał do Lublina, gdzie, nie wiem, przyznam, jak to było dokładnie, że zetknął się z Witkiem Wawrzonkiem. Witek Wawrzonek pisywał w tym czasie artykuły do Kameny. Ja przepraszam, ale jeszcze jestem, umieram z ciekawości, czy ta wyprawa doszła do skutku, bo to warto też opowiedzieć, bo... Nie, za chwilkę tak, powiem, jak opowie to się, pan to. Jak to się skończyło. Ale w tym czasie właśnie, kiedy przyjechał do Lublina, między innymi sądzę, na ile pamięć pozwala mi powiedzieć to, wiem, nawet, że razem z Witkiem Wawrzonkiem pojechali do Emilcina i to właśnie pan Roman Andrzej Piasecki, choć on tam osobiście używa imienia Andrzej raczej, więc lubi taki skrót ARP, prawda, ARP. Żeby to nazywać. To brzmi bardzo tajemniczo. Jak tak. I on ten kamień z Emilcina zabrał. To wiedziałem jakby w tym czasie, kiedy rozgrywały się te wydarzenia. I nie znałem tam szczegółów, ale wiedziałem, że ten kamień faktycznie trafił wtedy do SGGW, a dokładnie właśnie na tę fermę Goździe w ręce profesora Mazurczaka, który jakby znalazł się w kręgu osób współpracujących z panem Andrzejem Piaseckim. I podobno był taki plan, że miano stworzyć jakby miniaturę Trójkąta Bermudzkiego, akwenu tego tutaj gdzieś pod Warszawą i te badania zamiast tam jechać daleko, daleko, to miały być prowadzone tutaj na miejscu. No ale czy, przepraszam, że wpadam w słowo, ale czy taka miniatura by jakby również wytwarzała te niezwykłe zjawiska, które mają miejsce tam w skali makro? Nie wiem. Pierwsza też taka moja myśl była w związku z tą wyprawą, że może właśnie pomysłodawca rozważał wzięcie tego kamienia ze sobą do Trójkąta i sprawdzenie, czy... Znaczy, on nie bardzo w tej chwili pamięta, bo ja w momencie, kiedy teraz zacząłem jakby poszukiwania kamienia, odnalazłem pana Andrzeja Piaseckiego i odbyłem z nim kilka długich rozmów, wspominając tamte czasy. Ale wracając do tamtych czasów, no to powiem, że wtedy wiedząc, że ten kamień został zabrany do tej fermy, na tę fermę Goździe, napisałem do profesora Mazurczaka list z prośbą o informację, czy były jakieś badania prowadzone, jaki był rezultat tych badań i tak dalej, i tak dalej. No, nie było tutaj rewelacji. Profesor napisał, że dotychczasowe badania nie wykazały żadnych jakichś szczególnych właściwości tego kamienia. Trochę może żartobliwie napisał, że poza
spadnięciem całego stada królików, które tam hodowano, ale jak zaraz dodał, to bardziej wiąże z złymi warunkami bytowania tychże królików niż z oddziaływaniem. Oj, to żal zwierzaków. Tego, no żal tego. Także wiedziałem, że na pewno ten kamień zabrał pan Piasecki, na pewno trafił on w ręce profesora Mazurczaka, natomiast nie wiedziałem nic o jego dalszych losach. No i... Ale czy Polacy trafili do sedna trójkąta? Nie, Polacy. Niestety. Wyprawa w końcu nie doszła do skutku. Pan Andrzej Piasecki przyznał, oczywiście teraz po latach, chyba w 2016 roku go odszukałem, przy czym to jest takie dość charakterystyczne też dla niego, że kiedy go zapytałem o kamień i o ewentualną pomoc w jego odszukaniu, od razu zwietrzył w tym interes i powiedział, że gdybyśmy go tak znaleźli i poupali na mniejsze kawałki, to w Stanach Zjednoczonych po prostu majątek byśmy zrobili na tym kamieniu, no ale niestety nic nie wiedział o dalszych losach samego kamienia. Więc natomiast oczywiście wiedział o samej wyprawie, bo on był jej głównym organizatorem. Spiritus Movens, on jego to wypromował i swoją osobą. To bywa przy takich przedsięwzięciach, oni tam zaczynali we dwóch z panem o nazwisku Skowroński, no później trochę im się stosunki popsuły, drogi ich się rozeszły, wtedy właśnie jakby pojawiła się nowa ekipa, między innymi dwóch takich panów, pan Godziszewski i pan Janiszewski bodajże, którzy też zajmowali się różnymi takimi ezoterycznymi historiami. Jeden z nich przeżył też spotkanie z UFO, inny miał moc uzdrawiania. Wtedy to postacie wyjątkowe. Tak, wtedy pojawił się też pan profesor Mazurczak i ta propozycja miniatury Trójkąta Bermudzkiego tutaj w naszych warunkach. No ale później się to rozpełzło. Nie wiem do końca jak było. Wersja pana Piaseckiego jest taka, że już właściwie mieli ruszać. Już, tak. Ale w tym momencie pokazała się w naszej prasie, telewizji informacja, że wróciła z rejonu Trójkąta Bermudzkiego radziecka wyprawa, która tam poczyniła jakieś badania, w związku z czym nie można było dopuścić do tego, żeby polska ekspedycja mogła stwierdzić przyćmić coś innego, prawda? Więc tak jak on twierdzi, zjawiło się pewnego razu u niego w domu, czy w biurze, no, tego nie pamiętam, kilku takich panów, którzy pokazali blachy, prawda, odpowiednie, no i zakazali mu dalszych działań zmierzających do realizacji wyprawy, a co więcej, zabrali mu nawet matrycę medali pamiątkowych, które miały być wybite, bo to się trochę tak, myślę, wiązało mocno, nawet nie trochę, z całą tą historią, jako że w okresie ofensywy PR-owej pokazała się informacja, że będzie wybitych 3600 medali pamiątkowych, składających się z kompletu trzech medali w etui, prawda, z certyfikatem, które będą rozprowadzone wśród najzagorzalszych jakby zwolenników tej wyprawy. No i tam były przedpłaty zbierane na te medale. No a później pan Andrzej zniknął, prawda, razem z przedpłatami. No a medale się nie ukazały, ponieważ tak jak powiedział, ci panowie w garniturach właśnie mu zabrali matrycę, no i nie doszła do skutku realizacja przedsięwzięcia. Panie Sam Krzysztofie, zapłaciłem zresztą przedpłatę na ten medal. Ale odzyskał pan? A skąd? O, właśnie. Panie Krzysztofie, to była fantastyczna wyprawa w przeszłość nie tylko Emilcina, ale całego takiego klimatu tych kolorowych lat ufologii polskiej, bo tam oryginałów też było bardzo dużo. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać i porozmawiać jeszcze o innych wątkach, bo ich jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, a pan je zna. No, jestem pod gigantycznym wrażeniem pana pamięci i wiedzy.
Bardzo dziękujemy widzkom i widzom i zapraszamy na kolejne spotkanie z kanałem UFO. Gościem był pan Krzysztof Drozd, a kłania się Mateusz Kijewski. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.